Cześć, z tej strony pan Belfer. Witaj serdecznie w kolejnym materiale, który powstał we współpracy z firmą Amazon, a ma tobie, młody człowieku, pokazać, jak wyglądają losy ludzi, którzy tworzą przyszłość, twoją, moją i mają zachęcić cię do tego, że być może temat programowania, nauki, wiedzy będzie dla ciebie szansą na zdobycie ciekawej pracy. Ta seria to Hour of Code z Amazon Development Center. Dzisiaj moim gościem jest Ewa. Ewa, która zazwyczaj uczy urządzenia mówić ludzkim głosem. Ciekawe, prawda? Jak to się robi? I jakie trzeba mieć wykształcenie? I jak trafia się do firmy Amazon? Oraz uwaga, jakie jeszcze projekty prowadzi Ewa, które są związane z tym, żeby kobiety zainteresowały się między innymi nowoczesną technologią, programowaniem, bo jak każdy uważam, że kobiety są bardzo ważne w tworzeniu nowoczesnych technologii. Serdecznie zapraszam Was do odsłuchania tej rozmowy, no i do obejrzenia kolejnych odcinków. Cześć, czy możesz przedstawić się naszym odbiorcom, naszym widzom? Cześć, nazywam się Ewa Kolczyk, pracuję na stanowisku kierownika zespołów informatycznych w Centrum Rozwoju Oprogramowania Amazon w Gdańsku. No właśnie, Amazon w Gdańsku. Powiedz mi, czym konkretnie w tym centrum się teraz zajmujecie? W Centrum Rozwoju Oprogramowania jest teraz już dużo zespołów, ale zespołem, od którego zaczęła się ta placówka, jest zespół, który nazywamy Text-to-Speech, czyli zespół, który zajmuje się technologią syntezy mowy. Syntezy mowy, czyli? Syntezy mowy, czyli serwisu, który sprawi, że jeżeli napiszemy jakiś tekst, na przykład na klawiaturze, to urządzenie wypowie nam to tak na głos, jako audio. A faktycznie, spotkałem się z takimi rozwiązaniami, że do mnie urządzenia różnego rodzaju mówią pewne komendy i mogę rozmawiać z urządzeniami. Czy to wymaga też jakieś kodowania sztucznej inteligencji, żeby ona rozpoznawała to, co się do niej mówi i to, co się pisze? No, żeby rozpoznawała, to nie, bo rozpoznawanie tekstu to komputery mają dosyć dobre, natomiast to, żeby zamodelować ludzki sposób mowy w taki sposób, żeby był dla nas przyjemny, zrozumiały, żeby brzmiał jak drugi człowiek, to jest oparte na skomplikowanych modelach machine learningowych, neural machine learningowych i tak dalej. A w jakich produktach możemy spotkać się z takimi rozwiązaniami? Co dzisiaj jakby jest na rynku, co pozwala nam używać tego rodzaju technologii? No, ja powiem o tym, co my robimy, więc ta nasza technologia jest wykorzystywana w wielu produktach. Tym głównym i najważniejszym dla nas jest Alexa, czyli Alexa to jest wirtualna asystentka, sztuczna inteligencja Amazona, która głównie jest dostępna na urządzeniach nazywanych Echo, ale też na innych urządzeniach. Więc to jest ten główny produkt. Oprócz tego są serwisy AWS-owe, czyli w chmurze, tak zwane komputery w chmurze, które też udostępniają taki serwis, nazywamy go Poli, to jest serwis właśnie Text-to-Speech i on sprawia, że często to jest potrzebne na przykład na wczesnych etapach prototypowania różnych produktów, kiedy chcemy zobaczyć, jak coś będzie brzmiało, jak ten flow będzie szedł. Ja akurat nie pracuję z Poli, więc nie chciałabym się tam za bardzo wypowiadać, bo jasne, tam jest tego dużo więcej i oni sami się niechętnie pochwalą tym, co robią. No dobrze, słuchaj, a powiedz mi, no bo to brzmi fascynująco, że urządzenia potrafią do nas mówić i że ty się też takimi rzeczami właśnie zajmujesz, ale jak wyglądała twoja droga do tego, żeby, wiesz, no idziesz do szkoły, uczysz się biologii, chemii, matematyki, być może pewnie też informatyki, ale nagle trafiasz na takie wyzwania, które prawdopodobnie żaden przedmiot, z którym trafiłaś się w szkole, cię do tego nie przygotował. Jak wyglądała twoja droga do tego miejsca, w którym jesteś teraz? Tak, no to ta droga była już dosyć dawno temu, ale wyglądała, oczywiście była zupełnie przypadkowa. W czasach, kiedy wybierałam swoje studia, a zatem też i zawód,
nie było żadnego sposobu realnego dla mnie, żeby zobaczyć, na czym praca na danym stanowisku będzie polegała. I ten wybór polegał na tym, że zawsze bardzo lubiłam matematykę, zawsze bardzo lubiłam fizykę i postanowiłam studiować elektronikę. To nietypowe jak na kobietę, prawda? Tak, dosyć nietypowe, było nas bardzo mało na roku. No proszę. No i co dalej? Skończyłaś elektronikę, rozumiem, że na pewno z jakimś fantastycznym wynikiem. I dlaczego akurat Amazon? Co takiego się wydarzyło, że to miejsce spełnia twoje oczekiwania? Tutaj możesz się rozwijać, możesz badać różne rzeczy. To jest takie właśnie podejście nie odtwórcze, a bardziej kreatywne. Tam masz taką możliwość właśnie? Tak, i szczerze powiedziawszy, jakby przez większą część mojej kariery, która wcześniej była w innych firmach, te stanowiska, które są w centrach rozwoju, zapewniają właśnie takie możliwości po prostu tworzenia nowych rzeczy, tworzenia nowych produktów, nad którymi pracujemy, czasami ciężko, ale które na końcu działają, wypełniają te swoje funkcje, służą klientom. No i to daje dużą satysfakcję, przede wszystkim tego, że tworzy się coś nowego i widać tego efekty. Czy można porównać twoją pracę do pracy naukowca, który bada, może nie tyle, tak jak z mojej branży, różne substancje, tylko raczej właśnie kod i sprawdza, jak maszyny mogą ten kod odczytywać i jak ten kod może nam pomagać w pracy? To tak mniej więcej można byłoby porównać? Myślę, że to jest takie daleko posunięte porównanie, natomiast chciałabym powiedzieć, że w naszym centrum pracują również naukowcy, którzy właśnie pracują nad tymi modelami. Także jest tam też praca dla stricte naukowców. Ja pracuję bardziej w zespole informatycznym, który kiedy już ta nowa metoda została opracowana przez naukowców, potem wdraża ją w życie i sprawia, że to jest naprawdę działający produkt. No dobrze, a powiedz mi, gdybyś na przykład miała młodym uczniom, którzy dzisiaj są w szkole, na przykład młodym ludziom, powiedzieć, że warto właśnie uczyć się matematyki, fizyki, bez względu na płeć, jest to ciekawe wyzwanie bycia w przyszłości właśnie być może elektronikiem. Właśnie nie wiem, czy jest odpowiednik żeńskiego słowa na to? Być może jest, ale na pewno jest bardzo rzadko używany z wielu powodów. Ale na przykład często mówimy inżynierka, tak? O, o, Żeby to fajne, podoba mi określić. się. Właśnie, inżynierka, bardzo dobrze. Powiedz mi właśnie, co mogłabyś powiedzieć nastolatkom, którzy poszukują swojej drogi? Dlaczego warto akurat iść podobną ścieżką? Co możemy odkryć? Jak się motywować? Dla mnie są dwie takie fantastyczne sprawy związane właśnie zarówno z elektroniką, no, która zawsze jest tą podstawą, prawda? Bo jednak ten program na czymś musi chodzić, gdzieś tam ta elektronika musi być. To jest nierozłącznie związane ze sobą i informatyką. Pierwsza jest taka, że otacza nas ona wszędzie, co oznacza, że jest potrzebna w każdej dziedzinie. Co z kolei oznacza dla nas, że możemy połączyć z tą pracą praktycznie każdą inną pasję. Możemy połączyć pasję do chemii, możemy połączyć pasję do biologii, do medycyny, w urządzeniach medycznych, w samolotach, w łazikach na Marsie, praktycznie, ale też na przykład w showbiznesie, w grach komputerowych, w każdej dziedzinie ta informatyka jest, więc jeżeli znamy informatykę i mamy jakąś inną życiową pasję, to może sprawić, że nasza codzienna praca naprawdę będzie fajna i będzie nam dawała dużo, dużo satysfakcji. Druga rzecz, która to usłyszałam kiedyś na interwiu, które prowadziłam z kandydatem i spytałam się go właśnie, dlaczego? Powiedział mi, że dla niego w programowaniu jest taka magia, że to jest po prostu dla niego magiczne, że on siedzi w jednym miejscu i naciska na klawiaturę i może sprawić, że coś gdzieś się ruszy, gdzieś się zmieni, gdzieś się wyświetli, zadziała, czasami na drugim końcu świata, że to daje taką właśnie moc sprawczą, no, porównywalną z magią. No i coś w tym jest, wiadomo, my wiemy, że tam jest nauka, technologia za tym wszystkim,
ale to jest takie odczucie, jeżeli się stanie z boku i na to popatrzy. Tak, szczególnie jeżeli pierwszy raz coś takiego się robi i człowiek mówi, Boże, nie wiedziałem, że mi się uda na przykład, nie? No właśnie, a propos uda się, czy to jest tak, że zawsze wszystko się udaje, czy czasami naprawdę to jest też metoda prób i błędów, która kosztuje wiele godzin i czasami zerwanych dni i nocy, żeby efekt końcowy był w ręce albo gdzieś w chmurze? Na początku się nigdy nie udaje. To, To jest dobra uwaga, że trzeba próbować. To jest pewne, tak? Jeżeli jest więcej niż jedna linijka kodu, to na pewno jest tam błąd. Więc tak, to na pewno uczy takiej wytrwałości, niepoddawania się i próbowania, uczenia się na własnych błędach, tak? Rozwijania się, próbowania nowych metod, nowych technologii, ale też nowych sposobów na obejście problemów, które nam wystąpią. Tak, na początku na pewno się nie udaje, ale w końcu się udaje, jeżeli tylko mamy w sobie to samozaparcie i zwykle pracujemy zespołowo, tak? To jest też takie fajne, że pracujemy nad tym razem i czerpiemy nawzajem od siebie i z dobrym zespołem naprawdę można wszystko stworzyć. Cudownie. Powiedz mi, bo wiem, bo rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, że masz pewną misję również. Możesz nam parę słów opowiedzieć o tej swojej misji? Tak. To tak jak zauważyłeś, będąc na elektronice, byłam jedną z niewielu dziewczyn. Sama przed tym wyborem miałam duże wahania, tak? Czy dam sobie radę, czy to będzie miejsce dla mnie. Bardzo często dziewczyny w wieku licealnym albo i wcześniej poddają się trochę tym stereotypom, że to może być za trudne, że właśnie trzeba być tym takim nerdem, który nie odchodzi od komputera nigdy, albo właściwie geniuszem, żeby pracować w informatyce. I moją misją jest to, żeby właśnie troszeczkę obalić te stereotypy. Zainicjowałam z Amazonem taki projekt, który właśnie ma skłaniać dziewczyny, nazywa się on Girls Do Engineering, i który ma skłaniać dziewczyny w szkole średniej do tego, żeby spróbowały, żeby dały sobie szansę. Na pewno informatyka nie jest dla wszystkich, ale nikt nie będzie tego wiedział, dokąd nie spróbuje, więc warto poświęcić na to chwilę czasu, spróbować się nauczyć czegoś, jakiegoś prostego języka oprogramowania, spróbować coś zrobić i dopiero potem podejmować te decyzje, nie dać światu wmówić sobie, że się nie nadajemy, że to jest za trudne, bo zwykle to jest nieprawda. Cudownie. Ewo, ja bardzo Ci dziękuję właśnie za to podejście, bo pokazujesz, że świat technologii jest otwarty dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy mnóstwo czasu spędzali z grami komputerowymi i głównie chłopakami, tylko właśnie ta różnorodność w tym świecie technologii jest tak bardzo istotna, bo myślę, że technologia też powinna mieć różne odcienie damsko-męskie i to podejście powinno być właśnie z każdej strony i każdy z nas może coś ciekawego wnieść. Super, że takie rzeczy robisz i robicie w Amazonie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za Twój czas poświęcony. Życzę Ci powodzenia w tym, żeby już wszystkie Twoje projekty zawsze kończyły się o normalnej porze, żebyś mogła się wyspać. I druga sprawa, żeby było coraz mniej błędów, a coraz więcej sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału. Serdecznie wszystkich zachęcam do wypróbowania tej drogi i do dołączenia do naszych zespołów informatycznych wszędzie, we wszystkich firmach. Dziękuję. No widzicie, warto skorzystać z zaproszenia Ewy. Dzięki. No i co? Obiecałem, że to będzie ciekawa rozmowa. No i była. Jak widzisz, Ewa ma wiele różnych pasji, a jedną z nich jest właśnie uczenie urządzeń mówić ludzkim głosem. Ta technologia jest wykorzystywana dzisiaj na co dzień. Nawet jeśli ty jeszcze nie dysponujesz takimi urządzeniami, to uwierz mi, na świecie jest wiele takich rozwiązań, które przemawiają do nas ludzkim głosem i którym możemy te komendy wydawać. Pasjonujące jest to, że to wszystko trzeba opracować od zera. I być może jak dzisiaj zainteresujesz się technologią programowania, zdobywaniem wiedzy, nauką, trafisz do takiego zespołu właśnie jak na przykład Amazon Development Center, i będziesz współpracował w przyszłości z Ewą lub współpracowała, bo jak widzisz, Ewa bardzo stawia na to, żeby kobiety również zainteresowały się technologią. Ja jestem tego wielkim kibicem, bo uważam, że naprawdę kobiety są potrzebne w świecie nowoczesnych technologii, urządzeń i komputerów. Jeśli interesuje Cię ten temat,
to zgłębiaj wiedzę już teraz. A pamiętaj, że ta seria to Hour of Code z Amazon Development Center. Jeśli chcesz obejrzeć kolejny ciekawy materiał i poznać losy innych osób, które odpowiadają za technologię przyszłości, która dostępna jest już dzisiaj, kliknij w ten film, obejrzyj, pogadaj, skomentuj. No i co? Do zobaczenia. Cześć!